Gordon Duff, przekład skrót Piotr Bein. Były prezydent George W. Bush nie pojechał przemówić za wysoką garzę do izraelskiej grupy ultrasyjonistów Karen Hajsot w Szwajcarii, bo wydano list gończy na tego zbrodniarza wojennego. Walczy teraz z ekstradycją. Media o tym nic a nic. Wikileaks, według wielu organizacja ukrywająca zbrodnie Izraela przy eksponowaniu amerykańskich, doprowadziło też do czegoś dobrego. Aktywiści praw człowieka na całym świecie są usatysfakcjonowani, a rząd po rządzie spośród 147 sygnatariuszy konwencji ONZ o torturach przygotowują się na wykorzystanie jej do uderzenia w pozostałości po unilateralnej polityce Ameryki Busha. Jego dwa kadencje przechwyciły większość funkcji rządu USA, wewnętrznych i zagranicznych, przez interesa izraelskie. Teraz grozi mu więzienie z powodu WikiLeaks organizacji uważanej za kontrolowaną przez służby Izraela. Listy gończe na Amerykę. Z ochłodzeniem stosunków USA-Izrael, więcej Amerykanów będzie odpowiadało za udział w zbrodniach ich rządu. Amerykanów rzadko sprawdzano za granicą. Teraz chyba tylko Izraelczykom ujdą czyny jak piractwo na flotylle wolności. Malując rząd USA jako spiskowy i zbrodniczy, Wikileak zrzuciło światło na powszechny udział wielu sektorów prywatnych i publicznych Ameryki w torturach, morderstwach, porwaniach i wojnach dla zysku. Atmosferę anty-USA podładowała seria rewolucji, motywowanych łamaniem praw człowieka, w którym USA może być wspólnikiem oraz rosnące wątpliwości świata w oficjalną wersję 11.9. Ponad 77% według niedawnego sondażu w Australii Fajcaria wydała listy Gończe na Busza za długą listę 2500 stron zbrodni wojennych według konwencji ONZ. Poza nim, dziesiątki straszych rangą przedstawicieli administracji USA nie będą już mogli swobodnie podróżować. Tak samo tysiące sędziów, prokuratorów, policjantów, oficerów frazwiedki i wojskowych. Każdy Amerykanin, który miał do czynienia z aresztowaniem, więzieniem, przesłuchiwaniem lub sądzeniem kogokolwiek, kto doznał bólu i cierpienia fizycznego czy psychicznego, uważany jest za zbrodniarza wojennego i może być aresztowany. Po raz pierwszy w historii b. prezydent USA nie może podróżować nawet do pokojowej Szwajcarii b. premier brytyjski tony Blair tak samo. To tak, jakby Hitler i Mussolini ułożywszy się ze zwycięzcami, według niektórych historyków. Całkiem możliwe, zostali pociągnięci do odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej. Precedensy w procesie norymberskim nie uchronią nawet tych z immunitetem dyplomatycznym. Minister spraw zagranicznych Trzy Rzeszy, von Ribbentrop, zawisł na stryczku, mimo że miał immunitet. Wszyscy, od konserwatywnych blogerów po radiowych gadaczy i gwiazdy seriali TV, mogą iść pod sąd. Za tortury i złamanie rozszerzonych praw o nienawiści, czasem niedemokratycznych i drakońskich, przeforsowanych przez wpływowe interesy sejonistów. Setki trafiły już do więzień Europy, Kanady i Australii zwykle za krytykę polityki Izraela, malowaną jako rasizm lub antysemityzm. Torturowanie podlega tym samym prawom, a Amerykanie, którzy je pogwałcili w interesie Izraela, są oskarżeni. Entuzjaści tortur. Przed 11.09, dobrze zorganizowana penetracja Internetu przez konsorcjum grup sponsorowanych przez Heritage Organization, American Enterprise Institute i Partię Republikańską, weszła w partnerstwo z ultranacjonalistycznymi ekstremistami w Izraelu, z likudnikami Netanyahu i z ich oddziałem USA. IPads. Razem, wyznaczyły one ton propagandy, jaka miała nastąpić po 119. Przejęcie Fox News przez Ruperta Murdocha, izraelsko-australijskiego likubnika miliardera, spuściło ze smyczy entuzjastów tortur. Dołączyły dziesiątki B- wojskowych, najętych przez Pentagon do rozpowszechniania newsów uzasadniających tortury i nielegalne uwięzienie. Ci luminarze Pentagonu byli tylko częścią wojny psychologicznej rządu USA przeciw Amerykanom, zaplanowanej na przyjęcie przez publikę redukcji swobód obywatelskich i powszechnych zbrodni wojennych. Portale jak www.familysecuritymasters.org i setki jego klonów, jedne finansowane przez King Tanki, inne przez firmy reklamowe reprezentujące producentów broni, po 11:9 sączyły islamofobię. Otwarte poparcie dla tortur, nielegalnego więzienia i transportu oraz komand egzekucyjnych i zamachowych. Najskuteczniejszym narzędziem w psychologicznym urobieniu, przygotowaniu społeczeństwa amerykańskiego do akceptacji i poparcia zbrodni wojennych była telewizja i film. Tysiące programów TV i filmów faworyzowało tortury i zamachy, sprzedawało oficjalną wersję 11.9, demonizowało muzułmanów i terrorystów. Gloryfikując sielankę w Izraelu i dzielnych mosadowców. Niemal wszystkie produkcje dla USA i ZACH. Europy pochodziły od izraelskich członków grup prosyjonistycznych. Zbrodniarze wojenni Sambony. Tortury sprzedano kongresowi, wojsku, publicy jako chrześcijańską sprawiedliwość. W ramach zderzenia cywilizacji. Pół na pół krucjata i inkwizycja. W wojsku kampania objęła bezsensowne więzienie, degradację i maltretowanie celem wyciśnięcia zeznań, uzasadniających dalsze tortury i złe traktowanie. Ze studiów TV w całej Ameryce i sety ambon religijni liderzy, syjoniści chrześcijańscy, ewangeliści, dominioniści, setki pastorów, w tym kapelani wojsku ESA, wydali okrzyk uzasadniający tortury, mordy i gwałty. Ameryka zdecydowała umieścić twarz Chrystusa na masce torturującego i kata, plując w twarz samemu Bogu. Zaczęty za Aragana, mariaż prymitywnych sekt religijnych Ameryki, często używających przemocy, z prawicowym ekstremizmem, rozkwitł po 11.9, niepohamowany już rozliczalnością zaczyny. Ameryka dostała wścieklizny. Dogmę każdej religii należy kwestionować. Przekładające wiarę na fakt, Fundamentalistyczne islamskie, judaistyczne i chrześcijańskie organizacje schodzą w ekstremizm. Podczas gdy siedmiowieczny islam może być szerzony mieczem, dwudziestowieczny judaizm mówi o ludziach goje, bydło, a niektórzy rabini otwarcie sugerują, że zabicie nieżyda jest sprawiedliwe. Trady morderczych rabinów z kręgu tanjachu bledną w porównaniu z nawoływaniem do ataku nuklearnego na niewiernych, Słyszane w codziennej religijnej indoktrynacji kadetów Akademii Lotniczej USA w Colorado Springs. Torturowanie staje się drugą naturą. W ten sposób trzymano doktora afia przez pięć lat w bazie lotnictwa USA, w torturach i gwałcie, by w końcu postawić przed sądem. Z zarażeniem wojska religijnym ekstremizmem, od naczelnego wodza w dół. Osobista odpowiedzialność ustąpiła hitlerowskiej mentalności i wymówce wykonywałem tylko rozkazy. Wnioski. Ekspansja izraelskiej taktyki przez Amerykę na masową skalę porwania, tortury, areszty, trybunały wojskowe z niewinnymi ofiarami zwijanymi z ulic w dziesiątkach krajów, potem zwalnianymi bez przeprosin albo zaginionymi, zmarłymi w więzieniu lub pod tortur, stawia każdego Amerykanina pod mikroskopem prawa. Prawa w Kanadzie i Europie wprowadzone z inicjatywy Izraela dla zdławienia rewizjonizmu wokół Holokaustu, można teraz zastosować przeciw każdemu, nawet dziennikarzom, kto mówił lub blogował za torturami. Wikileaks chyba udało się i czas wybrali bezbłędnie. Narody świata powstają w poszukiwaniu wolności. Ameryka stała się łatwym celem po okupacji Iraku i zagłodzeniu tam na śmierć 700 tysięcy dzieci. Jej prywatne linie lotnicze przewożą ofiary porwań, nielicznych schwytanych w walkach, większość zwiniętych na ulicach i dworcach autobusowych do powolnej śmierci od tortur. Przyjaciele Ameryki, jak mu barak w Egipcie, gdzie torturowano i zamordowano setki nielegalnie uwięzionych w tajnych miejscach przetrzymania, są teraz przedmiotem ataku. Mimo pustych obietnic... Wikileaks nie ujawniło tajemnic rzezi 300 tysięcy palestyńczyków w otwartym programie apartheidu i czystek etnicznych, ani nie wydało tajników 11.9. Zbudzona publika będzie jednak szukać sprawiedliwości i nie zawsze pójdzie w fałszywym kierunku, wskazanym przez Assange i jego współpracowników. Dziś utrudniono życie nienawistnemu, nędznemu nieudacznikowi Bushowi unawiją się na myśl, że jeden z nich może beknąć za zbrodnie przeciw ludzkości. Mobilizują legiony bezwzględnych, ignoranckich zbójów dla ochrony tych w krawatach.